chciałbym zgłosić pewną moją wątpliwość co do wykonania uchwały budżetowej w zakresie rozdysponowania środków na dodatkowe rampy na terenie gminy Miastko, bo uważam, że organ sanujący nie powinien wkraczać poza zakres przyznanych mu kompetencji. Jego zadaniem jest przestrzeganie zgodności podejmowanej uchwały z dyspozycją właściwego przepisu prawa materialnego. Chodzi mi o to, że zgodnie z artykułem o samorządzie gminnym 18 punkt 2 te zadanie spoczywa na organie wykonawczym. W związku z tym chciałbym złożyć jeszcze dodatkowy wniosek, bo mieszkańcy miasta, jak i wsi zgłaszają się do mnie, aby oświetlić dojście do prosektorium w Miastku, jest to miejsce publiczne, jak i ponownie rozpatrzyć te wnioski, które były składane na komisjach, a między innymi dotyczą placu zabaw, tak jak w Piastrzynie, zatoczki autobusowej w Dretyniu, hydroformy w Obrowie i wielu innych, które zostały zgłoszone. To organ wykonawczy ma prawo zgłosić do Rady, jeżeli środki są niewystarczające i skazać te środki i Rada może przegłosować lub odrzucić. Mam również zapytanie do Pana Dyrektora Zakładu Wodociągu i Kanalizacji. Również mieszkańcy miasta skarżyli się na jakość wody po wykonanym remontu. Czy zgodnie z procesem wykonywania tego remontu nie powinno być przepukłana sieć wodociągowa, bo skarżą się, że do 12 godzin jest zmącona woda? I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani ambasadora, bardzo proszę. Korzystając z obecności Rady Powiatowej, chciałbym poprosić ich o pomoc w remoncie pewnej drogi. Ja już wielokrotnie pisałem, różne pisma otrzymuję odpowiedzi także z powiatu i właściwie nie możemy się doprosić jakichkolwiek działań trwalszych na drodze 1716G. To jest droga, która przebiega przez miastowe Węgorzynko, łączy drogę krajową nr 21 z drogą powiatową z Miastka do Pszcinna. Droga ta ma około 4,5 km długości. Na znacznym odcinku jest jako rzut Pardzona, jest na przykład także dróg, ale około 2,5 km tej drogi nie ma żadnej nawierzchni. Praktycznie to jest zwykła droga gruntowa, która podczas roztopów, a w tym roku już mamy trzeci raz roztopy, jeszcze prawdopodobnie będzie czwarty raz, zamienia się po prostu w nieprzejezdne błoto. To nawet nie są dziury. To jest błoto, po którym nie da się jechać, ponieważ samochód osobowy się zapadł. Doświadczyłem tego sam, przejeżdżając tydzień temu tą drogą. Mam udokumentowane to na fotografiach, które udostępni panom. No po prostu tak dalej chyba być nie może. Tam jest kilkanaście gospodarstw, około 20. Ludzie korzystają z tej drogi i właściwie przez pewne okresy czasu w roku są jakby wyłączeni i oni nie mogą się normalnie dostać do miasta, nie mogą się skomunikować. Powinno się coś z tym moim zdaniem zrobić. Co roku, co prawda, jest równana nawierzchnia tej drogi, ona jest zaocowana, ponieważ podłoże jest gniazda, więc w momencie, kiedy jest sucho, pięknie się po niej jeździ. Można jechać sobie 40-50 na godzinę, ale o takiej porze roku jak teraz, w czasie roztopów, jazda jest po prostu niemożliwa. My mamy taką propozycję, że proponujemy, aby powiat dostarczył nam kruszywo, a my jako mieszkańcy sami po prostu poradzimy sobie z tym, żeby to kruszywo rozprowadzić po drodze. Tylko takie kruszywo, jak jest zakupione i dostarczane na drogi gminne, ponieważ ja już wielokrotnie rozmawiałem z panem Jerzym Witkiem, który tutaj w miastku jest przedstawicielem dróg powiatowych, bardzo dobra współpraca, no ale cóż on biedny może poczynić, skoro praktycznie on jedyne co może zrobić, to tylko wyrównać tą nawierzchnię tej drogi. Nie ma żadnej możliwości porządnego kruszywa zorganizować. W momencie, kiedy posypał właściwie jakimś tam żwirem, piaskiem, jesienią ubiegłego roku, okazało się, że właściwie to nic nie da. Ten odcinek drogi, który jest posypany, mam na fotografiach uwieczniony, to jest po prostu coś, tak, to jest zły materiał. Proszę Państwa, to nie są dziury. To jest jedno wielkie błoto. Jedno wielkie błoto. I taka prośba, jeżeli będziemy organizować zebranie, to ja
wyślę do panów radnych także zaproszenie radnych powiatowych. Prosiłbym zainteresowanych o przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, pan Piotr Milda, potem pan Zygryt Filipiak. Ja praktycznie w tym samym temacie, co kolega Jasiu Basara. Odnośnie kruszywa chciałbym się dowiedzieć, jakie parametry musi spełnić kruszywo, aby zostało one zakwalifikowane na drogi gminne. Druga sprawa, czy ktoś sprawdza tą firmę, która dostarcza te kruszywo na drogi gminne. Czy jest odpowiedniej jakości, czy jest odpowiedni tonaż, bo płacimy pieniążki za to, jest zamówione 3000 ton. Ja jeszcze nie widziałem nikogo przy dostarczeniu oprócz sołtysa. Oprócz sołtysu, przy dostarczeniu tego kruszywa przy odbiorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan Zygryt Filipiak. Dziękuję panie przewodniczący. Ja w formie zapytania. Chciałem w imieniu mieszkańców Łodzieży zwrócić się z prośbą, że czy istnieje możliwość zamiany terenów na możliwość podjęcia pracy przez tą zakład związany z produkcją asfaltu. Chodzi o to, że wystarczy wejść na stronę internetową Czyste Miasto i wystarczy zobaczyć, jakie są niezadowolenia w tej sprawie i między innymi ze strony mieszkańców Łodzieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej do zabrania głosu. Bardzo przepraszam, interpelacja dotyczy tylko i wyłącznie radnych. Interpelacje i zapytania radnych, proszę państwa. Jeżeli będziecie chcieli zabrać głos, jest punkt wolne wnioski, a poza tym jest taka zasada, o czym panowie wiecie, rozmawialiśmy, że powinniście się zgłosić przed sesją do mnie, jeżeli chcielibyście zabrać głos. Porozmawiać, tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawach. Pani Danuta Karaszkiewicz, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków. Bardzo proszę, daję pani głos. Z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok. Podstawa prawna podana. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok, jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Na realizację programu przeznacza się z budżetu dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 tysięcy złotych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w miastu. Pozytywne opinie komisji. Dobrze, czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie kto z pani panów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę, kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej Miastu z 8 marca 2013 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. Podstawa prawna podana. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok, jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Na realizację programu przeznacza się z budżetu dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 tysięcy złotych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w miastu. Opinie komisji pozytywne. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji z dnia 1 marca zaopiniowała pozytywnie z uwzględnieniem wniosku polegającego na przeniesieniu środków finansowych w preliminarzu wydatków z pozycji C
Cel drugi, zadanie pierwsze, 1000 zł i z pozycji cel czwarty, zadanie pierwsze, 1000 zł do pozycji cel pierwszy, zadanie trzecie, 2000 zł. Tym jednym wnioskiem. Pan Przewodniczący Komisji Oświaty. Na Komisji Oświaty zaproszona była Pani Przewodnicząca Miejsko Gminnej Komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych i wspólnie z Panią Przewodniczącą doszliśmy do wniosku, że ta kwota 2000 zł, która została przeniesiona z pozycji, którą odczytała Pani Przewodnicząca, zostaną przesunięte na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych i zostanie to zwiększone 2000 zł. W komisji zostało to przyjęte i proponuję, abyśmy tę zmianę wprowadzili w dzisiejszej uchwale. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały, do zgłoszonej poprawki? Nie widzę. W takim razie, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem zgłoszonej przez komisję poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przepraszam, wróć. Rozpędziłem się. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały z przyjętą poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę. Kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miastu z dnia 8 marca 2013 w sprawie zmiany uchwały nr 60 łamane na 5 łamane na 2010 Rady Miejskiej w Miastu z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Rada Miejska w Miastu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się paragraf trzeci uchwały nr 60 łamane na 5 łamane na 2010 Rady Miejskiej w Miastu z dnia 17 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tym ich pobierania i otrzymuje on następujące brzmienie. Średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 12 zł 53 grosze. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 roku. Dziękuję bardzo. Opinię komisji pozytywną. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę, kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miastu z dnia 8 marca 2013 w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Miastko. Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Miastko, to jest dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli przyznaje się miesięczne zryczałtowane diety tytułem częściowej rekompensaty wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tych jednostek szacunkowo i relatywnie do ich wielkości. Paragraf drugi. Ustala się wysokości diet zryczałtowanych miesięcznie jak niżej. Punkt pierwszy. 300 zł dla sołtysów Sołec do 200 mieszkańców to jest Biała, Czarnica, Dolsko, Głodowo, Tursko, Kwisno, Szydlice, Lubkowo, Okunino, Kowalewice, Popowice, Turowo i Wołcza Mała. Punkt drugi. 400 zł dla sołtysów następujących sołec. Bobęcino, Chlebowo, Dretynek, Trzcinno, Dretyn, Kamnica, Kawcze, Miłocice, Pasieka, Pierszczyna, Przęsin, Role Żabno, Słosinko, Świeżno, Świeżenko, Świeszyno, Wałdowo, Węgorzynko i Wołcza Wielka. Punkt trzeci. 300 zł dla przewodniczących zarządów osiedli w Miastku. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Termin wypłaty diet zryczałtowanych ustala się do dnia 5 każdego miesiąca, następnego po miesiącu, za który dieta przysługuje. W kasie Urzędu Miejskiego w Miastku lub na wskazany rachunek bankowy. Punkt drugi. Prawo do diety powstaje w pierwszym dniu miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano prawomocnego wyboru na funkcję sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla. Punkt trzeci. Prawo do diety ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym na zasadach określonych w statucie dokonano zmiany sołtysa lub przewodniczącego zarządu osiedla.
Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 8, łamane na 5, łamane na 2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy miasta. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku w Biuletynie Informacji Publicznej. Opinie komisji pozytywne. Komisja IT 3 za, wstrzymujących 0, 1 przeciwny, tak? Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 4 za, 0 wstrzymujących, nie, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, tak? A jak wniosek? A wnioski jeszcze są, no dobra, już. No, trochę się pogubiłam. Nic nie szkodzi, prosimy o wniosek. Przeczytamy, tak? Wniosek. Wniosek Komisji Oświaty, Sportu i Promocji, tak? Komisja wnioskuje o pozostawienie diet dla przewodniczących zarządu posiedli w miastku na dotychczasowym poziomie. To jest 150 zł miesięcznie. I jeszcze wniosek. Aha. I Komisja Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wnioskuje o ustalenie diet dla przewodniczących zarządu posiedli w miastku w wysokości 200 zł miesięcznie. I Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej wnioskuje o ustalenie diet dla przewodniczących zarządu posiedli w miastku w wysokości 200 zł miesięcznie. Trzy wnioski, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są inne uwagi do projektu uchwały? Pan skarbnik, bardzo proszę. Jeśli może, panie przewodniczący, ja na zasadzie autopoprawki chciałbym zaryzykować dopisek w paragrafie 6, ponieważ pierwotnie przewidywaliśmy, że sesja będzie pierwszego, stąd był taki zapis, że z dniem podjęcia, z uwagi na to, że jest kilkudniowe przesunięcie, chciałbym, żeby w paragrafie 6 był dopisane. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2013, żebyśmy na przestrzeni jednego miesiąca nie musieli tych diet po staremu i po nowemu liczyć. Mówię, że ryzykujemy tutaj poprawkę, bo generalnie prawo nie powinno działać wstecz, ale myślę, że organ nadzoru tutaj nam dopuści, mimo że pani mecenas tutaj może przewidywać, że jednak nie, ale ja po prostu mówię, ryzykujemy, że ten dopisek chciałbym, żeby tym uchwale. W tym momencie muszę spytać panią mecenas, czy ten zapis jest dozwolony prawem, a jeżeli byłby niedozwolony, czy gdybyśmy uchwalili taką uchwałę z takim zapisem, czy ta uchwała cała by uległa, że tak powiem, unieważnieniu, czy też tylko ten zapis? Prawo w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza wejście aktu prawnego z mocą wsteczną, przy czym należy zauważyć, że ta uchwała nie ma charakteru aktu prawa miejscowego. W związku z tym ta może nie tyle dowolność, bo organ nie powinien tutaj tymi zasadami się kierować, niemniej tutaj jest, można powiedzieć, łagodniejszym okiem może być patrzone na tę kwestię wejścia w życie uchwały. Natomiast na to pytanie, w jakim zakresie ewentualnie organ nadzoru, czyli RIO, mogłoby zakwestionować tę uchwałę, to niestety na to pytanie nie odpowiem, bo nie jestem po prostu organem nadzoru i nie wiem, jakimi wnioskami może się kierować i jakimi przesłankami może się kierować organ kontrolujący. Dziękuję. A szkoda, powiem, ale tak przy okazji. Mam nadzieję, że myślałem, że pani na podstawie dostępnych czasowych doświadczeń po prostu odpowie mi na to pytanie. Dobrze. Pan... Niezbadane są wyroki organów nadzoru. Pan Mirosław Kwaśniewski, proszę. Mamy takie doświadczenie już, że wiele uchwał nam wracało. Panie skarbniku, ja miałem prośbę, żeby jednak przeliczyć od 8 dniem dzisiejszym i nie ryzykować. Po co to ryzyko? Chyba nic się nie stanie, jeśli tam troszeczkę poratujecie i od dnia dzisiejszego. No. To znaczy, ta autopoprawka miała być na korzyść państwa, czyli tych beneficjentów. To jest zagrożenie, że w ogóle to. Ja to dla was serce. Przypomnę tylko, że pan radny jest sołtysem, także. Rozumiem, że nie ma akceptacji, nie byłoby akceptacji dla uzupełnienia tego paragrafu 6, tak? Pani mecenas sugeruje, żeby od 1 kwietnia wprowadzić. Jeżeli zrobiliście problemy z naliczeniem, to takim rozwiązaniem będzie wprowadzenie od 1 kwietnia, to oczywiście najbezpieczniejsze. Znając pana skarbnika, nie będzie miał problemu z przeliczeniem. Nie, to pani Krysia zrobi. Dobrze, zważywszy na to, że pan skarbnik nie ma wydać więcej pieniędzy, tylko mniej, to no tak tylko się kryguje, żeby tam tutaj
tworzyć taką sytuację. Dobrze, proszę Państwa, rozumiem, że pan skarbnik wycofuje ten projekt. Wycofuje tą poprawkę, tak? Wycofuje tą poprawkę i zostaje nam wnioski komisji. W związku z tym, że zgodnie z regulaminem obrad powinniśmy przegłosować poprawkę dalej idącą, i mam problem z definiowaniem, co to jest poprawka dalej idąca. Czy poprawka dotycząca pozostawienia stawki na 150 zł, czy na 200. Proponuję Państwu, abyśmy przyjęli, że dalej idącą poprawką jest jednak podwyższenie wynagrodzenia i przyjęcie, że poprawką dalej idącą jest kwota 200 zł. I poddam pod głosowanie tą poprawkę, że ją przyjmiemy, to wtedy tamta automatycznie przestaje być aktualna. Dobrze. Kto z Pań i Panów jest za tym, aby w paragrafie drugim, w punkcie trzecim, zapis brzmiał 200 zł dla przewodniczących zarządów osiedli w miastach. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, tak? Za, tak? Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, nie zauważyłem. Jedna osoba się wstrzymała od głosu, reszta była za. Dziękuję pięknie. Przechodzimy do głosowania nad całym projektem uchwały. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę. Kolejny projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Miasku z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Funduszu Sołeckiego w 2014 roku. Podstawa prawna podana. Rada Miejska w Miastu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy Miastko na 2014 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie ma. Powiem tylko, że projekt uchwały został skonsultowany z sołtysami. Sołtysi wyrazili się pozytywnie o tym projekcie. W związku z tym poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Bardzo proszę. Kolejny projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w 2013 roku. Podstawa prawna podana. Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach Urzędu Miejskiego w Miastku oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Opinie komisji pozytywne. Dziękuję bardzo. Kto z Pań, czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie, kto z Pań i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę. Kolejny projekt. Uchwała Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań u kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko. Podstawa prawna podana. Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko uchwalonego uchwałą nr 60/L/98 z dnia 17 czerwca 1998 roku Rady Miasta i Gminy Miastko zmienionego uchwałą nr 54/4/2004 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 lipca 2004 roku dla obszarów w Wałdowie. Paragraf drugi. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko dokonuje się dla obszarów w granicach administracyjnych gminy Miastko. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku. Opinie komisji pozytywne. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu uchwały? Chciałbym jednocześnie zauważyć, że pojawiające się tu i ówdzie sygnały, że uchwała ta dotyczy wyodrębnionego obszaru Wałdowa, jest niestosowna, dlatego że ten plan, zmiana, aktualizacja studium dotyczy terenu całej gminy. Także to jest kompleksowe opracowanie. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan, jak dobrze pamiętam, Kałysz. Tak? Bardzo proszę. 5 minut.
Ponieważ... Ponieważ ta uchwała wiąże się bardzo mocno z uchwałą z 25 stycznia przyjętą przez Radę w sprawie planu miejscowego w Słosinku. Pamiętacie Państwo gorącą polemikę między autorem planu a mną, z której to redakcja dziennika obywatelskiego zrobiła główny jakby punkt sprawozdania z tej sesji w przekazie medialnym. Jak się okazało, moje uwagi potwierdził wojewoda komorski, rozstrzygając tą uchwałę poprzez uchylenie jej, czyli ona fizycznie nie istnieje. Ubolewam, że mimo tego w dniu 1 lutego ta uchwała pojawiła się na BIP-ie Urzędu Miasta i do tej pory widnieje jako aktualny akt prawa. Wiadomo, że dopiero po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym uchwała może być publikowana na stronie urzędowej, na stronie internetowej urzędu. Natomiast rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, które jest dostępne w dzienniku urzędowym od 1 marca, nie dotarło widocznie do wszystkich radnych, bo należałoby do tego rozstrzygnięcia się ustosunkować, czy ono będzie zaskarżone, czy nie. Bo do tego trzeba wojewody i do tego radny. Wracając do tego, do tej dzisiejszej uchwały, uważam, że poza uzasadnieniem brakuje dodatkowego jakby wyjaśnienia czy materiału, który by umożliwił określenie konkretnego zakresu zmian i konkretnej problematyki, której zmiana ma dotyczyć w najbliższym studium. Brak tego powoduje, że ktokolwiek przystępując z ofertą opracowania nowego studium, nie będzie musiał właściwie do tego odnieść w sensie wyceny i w sensie zrobienia programu tego, tych zmian. Czy w demografii, czy w szkolnictwie, w mieszkalnictwie, w infrastrukturze, czy są tego typu nieaktualne i w jakim zakresie ustalenia planu studium, bo na pewno w zakresie siłowni wiatrowych są, bo ich w ogóle nie było. No, przy okazji ubolewam, że pieniądze na opracowanie tego planu miejscowego w Słusinku zostały spożytkowane w sposób stracony. A gdyby były przewidziane na studium w odpowiednim momencie, to mielibyście już Państwo dzisiaj w studium. Natomiast ten błąd, który ciągnie się od 2009, chyba trzeciego roku, no skutkuje tym, co dzisiaj mamy. Ale cieszę się, że w ogóle Rada przystępuje do podjęcia takiej uchwały. Aczkolwiek uważam, że należałoby jeszcze bardziej uzasadnić przeprowadzenie tejże analizy przez burmistrza w porozumieniu z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, dziękuję panu bardzo. Niewątpliwie taka analiza zostanie przeprowadzona po przyjęciu przez Radę tego typu decyzji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy miasta? Proszę bardzo. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby się wstrzymały od głosu. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo, pan Zygmunt Filipiak, proszę. Chodzi o wykaz zgłoszonych wniosków dotyczących oświetlenia.
Panie Zygfrydzie, bardzo prosiłbym o wolny wniosek, dobrze? Bo w tej chwili jesteśmy w trakcie głosować. Wolny wniosek, bardzo proszę. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca, oddaję Pani głos. Uchwała Rady Miejskiej w Miastku z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miastko na lata 2013-2017. Podstawa prawna podana. Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miastko na lata 2013-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Tak, przepraszam, Pan Józef Kobiet, proszę. Jak dowiadujemy się z tych materiałów tutaj, co roku są nakazy z wyroków sądowych skazujące dla pewnych osób lokale socjalne, natomiast gmina nie może zapewnić tych lokali. Dowiadujemy się też, że tych takich nakazów będzie w latach 2013-2017 będzie wzrastać około 4 do 5 rocznie, a już w tej chwili gmina na ten cel przeznacza około 20 tysięcy złotych rocznie. A więc tutaj widzimy, że te koszty w tej pozycji będą wzrastać i to szybko. No i to moje pytanie, jakie działania są podejmowane, żeby te koszty tutaj nie wzrastały? Bardzo przepraszam, Panie Radny, ale ta dyskusja odbywała się na komisjach. Ja bym prosił, żeby Pan sformułował konkretny wniosek dotyczący projektu uchwały, tak? Czy ma Pan jakiś wniosek dotyczący projektu uchwały? Zadałem pytanie. No dobrze, Panie Burmistrzu, to jest tak ważny problem, że myślę, że w jednym zdaniu na odpowiedź by Pan Radny się nadawał. Tak Pan Przewodniczący powiedział, było to przedmiotem jak gdyby analizy czy też rozmów nie tylko nad projektem tej uchwały, ale generalnie do rozwiązania problemu mieszkaniowego na terenie gminy. Uchwała, ona porządkuje pewne kwestie dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, natomiast to, jaki jest ten zasób, to jest jak gdyby już inna sfera, innych wydatków, innych decyzji i nie chciałbym tutaj przedłużać, jakie działania są podejmowane w zakresie zwiększenia substancji mieszkaniowej. To jest bardzo dyskusja szeroka i bardzo, bardzo długa. Jednym zdaniem powiem, że lista oczekujących rodzin na przydział lokalu komunalnego jest długa, natomiast na przydział lokalu socjalnego, do których to gmina jest zobowiązana, jest również też spora. Lokale te są przydzielone w miarę wejścia w posiadanie lokali socjalnych przez gminę i w kolejności są realizowane te przydziały w takim zakresie, w jakim są możliwości, mimo funkcjonujących wyroków eksmisyjnych do lokali socjalnych. Gmina takich lokali posiada określoną ilość. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystkie lokale socjalne są zasiedlone i w najbliższym czasie, czy gmina wejdzie w posiadanie kolejnych? Nie wiem. To wszystko będzie zależało od ruchu na rynku mieszkaniowym, tak powiem. Natomiast działania czy przedsięwzięcia, o których rozmawialiśmy, dotyczące generalnie zwiększenia zasobu mieszkaniowego gminy, o tym rozmawialiśmy jednokrotnie i to nie są takie proste rzeczy. Przede wszystkim wymagają one środków finansowych w budżecie na ich rozwiązanie. Dziękuję. Czy Pan Radny jest usatysfakcjonowany? Dziękuję pięknie. W takim razie, jeżeli nie ma jeszcze pytań do projektu uchwały, proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Pani Panów jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. 17 obecnych na sali, 15 radnych za, 2 się wstrzymało od głosu. Dwie osoby się wstrzymały od głosu. Szanowni Państwo, po wyczerpaniu porządku dotyczących projektów uchwał ogłaszam 15 minut przerwy. Większość radnych jest obecnych na sali. Bardzo proszę o wygaszenie rozmów. Część osób musiała nas już opuścić z racji innych obowiązków. Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rad.
Bardzo proszę, pan przewodniczący Leszczyńko, pana przyjęcia. Słucham? Czyli proponuje pan z uwagi na nieobecność, właściwie faktyczną nieobecność części przewodniczącej komisji? Mam pewien kłopot w tej chwili, no. Dobrze, w takim razie krótkie sprawozdania, a potem resztę na piśmie proszę dostarczyć do Biura Rady. Zaczynamy od Komisji Społecznej. Bardzo proszę, pan Józefkowicz. W zastępstwie pani przewodniczącej komisji, pani Witki, sprawozdanie z pracy Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej za 2013 rok. Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy uchwałą nr 127/6/2011 Rady Miejskiej Miasta z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Miastu na 2012 rok. Komisja Pracy Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej w 2012 roku odbyła 11 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń wspólnych z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochroną Środowiska. W 2012 roku Komisja opiniowała projekt budżetu gminy Miasto na 2012 rok, projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu finansowania gminy Miasto na lata 2013-2020 i inny program przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok i inny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2012 rok i inny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Miasto za 2011 rok. Sprawozdanie rzeczowe, finansowe zarządu mienia komunalnego za 2011 rok. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2011 rok. Komisja zapoznała się z informacją Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastu w zakresie realizacji zadań własnych gminy za 2011 rok. Informacja kierownika Krajowego Urzędu Pracy w chwili Miastu o sytuacji na rynku pracy w 2011 roku. Informacja o organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2011 oraz stanem przygotowań wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w roku 2012. Informacja dotycząca funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy, działalnością świetlic wiejskich, oceną współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, w tym lokalną grupą działania Rzeszana. Ponadto komisja opiniowała projekty uchwał i wnioski będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Miastu w 2013 roku. Dziękuję bardzo. Kolejna Komisja Infrastruktury Technicznej. Bardzo proszę, pan Ryszard Mieczkowski. Sprawozdanie prac Komisji Infrastruktury Technicznej za 2012 rok. Komisja Infrastruktury Technicznej pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy uchwałą nr 127/6/2011 Rady Miejskiej w Miastu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Miastu na 2012 rok. Komisja Infrastruktury Technicznej w 2012 roku odbyła 12 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wspólne z Komisją Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 2 wyjazdowe dotyczące funkcjonowania spółki zagospodarowania odpadów cięcznie, zaawansowania inwestycji gminy. W 2012 roku Komisja opiniowała projekt budżetu gminy Miasto na 2012 rok, projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Miasto na lata 2012-2020, projekt harmonogramu oświetlenia remontu dróg gminnych, harmonogram planowanych inwestycji w 2012 roku, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012,
Komisja dokonała analizy wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokali będących własnością miasta i gminy Miasto, zaangażowania przekształceń zakładów wodociągów i kanalizacji w spółkę prawa handlowego, zimowego utrzymania dróg za 2011 rok oraz przygotowań gminy Miasto do realizacji tego zadania w 2012-2013 roku, gminnego budownictwa mieszkaniowego. Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego Zakładu Energetyki Cieplnej, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rondo i koszalińska dworcowa młodzieżowa, informacją w sprawie utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji publicznej. Ponadto komisja zaopiniowała projekty uchwał i wnioski będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w 2018 roku. Dziękuję panie przewodniczący. Pan przewodniczący Komisji Oświaty, bardzo proszę. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałej Rady Miejskiej w miastach na 2012 rok. Komisja odbyła 16 posiedzeń w 2012 roku. Opiniowała m.in. projekt budżetu gminy miasta na 2012 rok, projekt budżetu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt budżetu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, jak i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Komisja dokonała analizy realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizacji wypoczynku zimowego i letniego na terenie gminy, kalendarza imprez gminy. Komisja zapoznała się z przygotowaniem bazy placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 11-12, przygotowaniem wypoczynku letniego i zimowego na terenie gminy Miasto, z organizacją pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2011-12, z działaniami promocyjnymi gminy Miasto. Ponadto komisja zaopiniowała projekty i uchwał i wnioski będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w 2012 roku. Jak również komisja zajmowała się sprawą funkcjonowania szpitala powiatu bytowskiego, Piąt Miasto. Na jednym z posiedzeń komisji zaproszeni zostali pan starosta, pan prezes szpitala oraz pracownicy szpitala, którzy zainicjowali utworzenie spółki pracowniczej na bazie miasteckiej części szpitala. I w tym miejscu chciałbym panie burmistrzu, jeszcze jakby pan mógł w odpowiedzi na interpelację przedstawić, na jakim etapie jest powołanie spółki pracowniczej, jeżeli to oczywiście nie panu nie zmieni. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, pan Jan Basara. Bardzo proszę. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Miastu za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Miastu w 2012 roku odbyła 16 posiedzeń. Kontrole odbywały się zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Miastu z dnia 30 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Miastu na rok 2012 roku. I tak, w styczniu 2012 roku kontrola w zakresie remontu dachów na budynkach świetlic wiejskich miejscowości Świetno, Miłocice i Wałdowo. Wnioski komisji. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami procedury realizacji inwestycji na temat remontu dachów i świetlic wiejskich w miejscowościach Świeszyno, Świeżno, Wałdowo i Miłocice nie wnosi uwag do przeprowadzonego postępowania. Wniosek komisja stwierdza, że w początkowej fazie realizacji brakowało nadzoru ze strony inspektora nadzoru budowlanego. Zadaniem komisji inspektor w początkowej fazie realizacji zadania nie czuwał nad prawidłowością realizacją zadania zgodnie ze specyfikacją, na co wskazuje załącznik do protokołu, załącznik nr 3. Nadzór ze strony nadzoru budowlanego powinien być zapewniony przez cały okres realizacji zadania. Z przedstawionych dokumentów wynika, że protokoły częściowego odbioru dostarczone są pod koniec zakończenia inwestycji. Protokół z dnia 20 października 2011 roku. Trzeci wniosek, zdaniem komisji inspektor nadzoru budowlanego powinien na bieżąco sprowadzać kontrolę nad realizacją zadania na każdym etapie. W związku z powyższym komisja wnioskuje, żeby beneficjent wprowadził etapowość odbioru robót związane z daną inwestycją. Kolejny temat w styczniu, to posiedzenie Komisji Rewizyjnej z udziałem przewodniczących stałych Komisji Rady, stosowanie wniosków do budżetu gminy Miasto na 2012 rok. Następnie w lutym, marcu, kwietniu 2012 roku odbyła się kontrola problemowa w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego za 2011 rok. Wnioski komisji. Środki trwałe wskazane przez Rady Sołeckie do kasacji, a wykazane w spisie inwentarza powinny być przez odpowiednią komisję powołaną przez burmistrza miasta weryfikowane oraz dla środków trwałych powinien być nadany numer i prowadzone powinny zostać do księgi inwentarzowej.
Bardzo przepraszam, panie przewodniczący. Proszę przesunąć mikrofon, bo zgłaszają widzowie, że nie słyszą pana. Okej. Wniosek drugi. Uzupełnić podpisy pod protokołami spisu z natury przez sołtysów. Brak podpisów sołtysów niektórych sołtysów. Wniosek trzeci. Treść opisywanych faktur winna być zgodna z treścią oraz wydatkami w ramach Funduszu Sołeckiego. Wniosek czwarty. Podmiot realizujący przedsięwzięcie winien wystawiać odrębne faktury za zrealizowanie zadania wynikającego z wniosku sołectwa w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego. Wniosek piąty. Kserokopie z faktur znajdujące się w zbiorze dokumentów gromadzonych przez osobę odpowiedzialną za zrealizowanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego skopiowane na kolorowym kserze winny być opieczętowane napisem podpis. Wniosek szósty. Uporządkować dokumenty dotyczące Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw w odrębne teczki. I drugie zagadnienie w tym okresie to rozpatrzenie skargi na działalność kierownika miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Kwiecień, maj 2012 roku. To była analiza budżetu za rok 2011, wypracowanej opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy miasto za 2011 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2011. Czerwiec 2012 roku. Rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza w sprawie nieudzielenia informacji publicznej. Wrzesień 2012. Kontrola problemowa w zakresie realizacji inwestycji Centrum Informacji Turystycznej w ramach Oszeckiego Pierścienia. Komisja Rewizyjna w wyniku czynności kontrolnych wnosi następujące zastrzeżenia dotyczące budowy budynku informacji turystycznej realizowanego w ramach programu Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach Oszeckiego Pierścienia. Wniosku nieuroczystego jego oddania, dzień, w którym nastąpiło przecięcie wstęgi, nie posiada wymaganego zezwolenia powiatowego inspektora nadzoru drogowego Bytowie na użytkowanie, co wynikło z załącznika nr 34 protokołu. Komisja zwraca uwagę, że aby w przyszłości nie miało to miejsca. Październik 2012 roku. Kontrola problemowa biblioteki publicznej i miejsko-gminnego ośrodka kultury w miastku pod kątem nowych uregulowań prawnych statutów. Wnioski komisji. Pierwszy wniosek to niezwłocznie doprowadzić do zaktualizowania statutu miejsko-gminnego ośrodka kultury w miastku i przyjąć go uchwałą. Wniosek drugi. Komisja stwierdza, że dostarczony przez dyrektora miejsko-gminnego ośrodka kultury w miastku regulaminie organizacyjnym brakuje opinii prawnej, radcy prawnego oraz daty zatwierdzenia go przez burmistrza miasta. W związku z tym komisja wnioskuje o niezwłoczne uzupełnienie stwierdzonych braków. Listopad 2012. Kontrola problemowa w zakresie realizacji budowy oświetlenia dróg gminnych w 2012 roku. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przystąpienie gminy miasto do programów unijnych na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii na montaż oświetlenia zewnętrznego typu solarnego na terenie gminy miasto oraz Komisja Rewizyjna wnioskuje o zabezpieczenie w projekcie budżetu na 2013 rok środków finansowych na realizację punktów świetlnych zgodnie z wnioskiem Komisji IT dnia 14 maja 2010 roku, na które jest opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a nie zostały zrealizowane w roku 2012 z powodu braku środków finansowych w budżecie gminy na 2012 rok. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą realizacji wniosku Komisji Infrastruktury Krytycznej z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie budowy nowych punktów świetlnych, w tym przeniesienia trzech punktów świetlnych na osiedle Niepodległości, a nie uwzględnionych do realizacji przez Wydział Infrastruktury Technicznej, wnioskuje o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację trzech punktów świetnych na osiedle Niepodległości w 2013 roku. I drugie zagadnienie. W listopadzie to kontrola problemowa dotycząca realizacji inwestycji przebudowy ulicy Kolejowej, budowa kanalizacji deszczowej. Komisja w wyniku czynności kontrolnych i po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami kierownika do spraw inwestycji stwierdziła, że inwestycja dotycząca przebudowy ulicy Kolejowej, budowa kanalizacji deszczowej była realizowana zgodnie z procedurami. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za bardzo szczegółowe sprawozdanie działalności komisji.